Trafiłem na ciekawe badania socjologiczne, które pokazują, że 11 lat w 1998 roku, czyli 9 lat po okrągłym stole, badania socjologiczne pokazują, że połowa elity gospodarczej, politycznej i administracyjnej, czyli rząd, parlament, sędziowie sądów gospodarczej, czyli dyrektorzy firm, fabryk, biznesmeni, ci, którzy otwierali spółki i tak dalej, i administracyjni, czyli wszyscy pracownicy urzędów wojewódzkich, pracownicy urzędów centralnych, Naczelnej Izby, Najwyższej Izby Kontroli, Trybunału i tak dalej, i tak dalej. Ponad połowa tych ludzi była już na kierowniczych stanowiskach w 1988 roku. Czyli za czasów, kiedy jeszcze Okrągłego Stołu nie było i kiedy kwalifikacją na objęcie ważnej państwowej funkcji była przynależność do PZPR albo do UB. 1/3, czyli ponad 50% całej tej elity gospodarczej, politycznej i administracyjnej. Mamy, a to jest drugi rok rządów AWS-u, prawda? Następnie, 1/3 tej elity to byli ludzie z drugiego szeregu, czyli zastępcy kierowników i tak dalej, tak? Czyli też ludzie bardzo mocno osadzeni w realiach PRL. Ja nie mówię, że to byli źli ludzie, ale twarde dane pokazują. No ktoś, kto zapisywał się do PZPR, nie musiał być z gruntu złym człowiekiem, ale był człowiekiem, który uznawał status quo i był w stanie, no nie wiem, funkcjonować w tej takiej podwójnej sytuacji, prawda, że oto i mamy wolną Polskę i ci ludzie ciągle są. 11% to byli ludzie, którzy byli z niższych szczebli, awansowali, a tylko 7% było ludźmi, którzy nigdy nie mieli ani z PZPR-em, ani z UBC-ją do czynienia. 7% elity gospodarczej, administracyjnej i politycznej. To są twarde fakty. Dlaczego tak się stało? Otóż sytuacja jest prosta. Do Okrągłego Stołu przygotowano tylko część żywiołu niepodległościowego, jakim była Solidarność. Bo przecież sami członkowie Solidarności mówią, myśmy mieli 27 postulatów w stoczni, ale w sercu mieliśmy 22 postulat, wolna i niepodległa Polska. Nie wszyscy to tak pojmowali, ale ta grupa, która tak bardzo silnie chciała prawdziwej niepodległości, nagle się okazuje w tych nowych strukturach do Okrągłego Stołu została zaproszona w minimalnych ilościach, to znaczy w jakiejś śladowej reprezentacji. Olbrzymią grupę wykluczono, tych na przykład delegatów na pierwszy zjazd Solidarności, którzy byli wybrani w demokratyczny sposób, w ogóle nawet nie powiadomiono, odcięto ich, zrobiono tak zwaną drugą Solidarność tuż przed Okrągłym Stołem i Frasyniuk, Bujak, Adam Michnik, Geremek pokierowali tym ruchem. Bardzo znamienną postacią jest tutaj pan Adam Michnik. On przed Okrągłym Stołem sformułował bardzo ważny manifest. To on nazywa się Trzy Fundamentalizmy. Żaden naród, żadne społeczeństwo nie może funkcjonować bez swoich elit, ale tam, gdzie są elity, również są wykluczeni. I Adam Michnik sformułował to w tym tekście znamiennym, który stał się jakby takim credo, takim aktem założycielskim negocjacji Okrągłego Stołu, że dzisiaj największym zagrożeniem dla Polski są trzy fundamentalizmy. Fundamentalizm narodowy, czyli wydawałoby się, że nagle fundamentalizmem okazały się wszystkie postawy patriotyczne. Sam wstęp do dzisiejszego spotkania jest według autora tego eseju klasycznym przykładem totalnego fundamentalizmu narodowego. Tak? To, co myśmy przed chwilą zrobili, odśpiewanie hymnu Boże, coś polskie, modlitwa, rany boskie. Drugi fundamentalizm, który był tym największym zagrożeniem dla Polski, widzianej oczami tej quasi-elity, która przyznała sobie mandat na to, aby w imieniu nas wszystkich układać ład nowej Polski po 1989 roku, był fundamentalizm moralny. A cóż to jest fundamentalizm moralny? A to znaczy wszyscy ci, którzy mówią, że białe jest białe, czarne jest czarne, że lepiej być przyzwoitym zamiast złodziejem, że nie zgadzają się na tezę pierwszy milion trzeba ukraść, że jeżeli ktoś był kapusiem, konfidentem, agentem, to nie ma prawa piastować w normalnej, wolnej Polsce funkcji państwowych. Nazwano ich fundamentalistami moralnymi, tak? Czyli tu się mieści cały problem lustracji, cały problem
patrzenia, jak wygląda prywatyzacja, przyglądania się, czy ludzie, którzy mają na sumieniu całym swoim życiorysem do tej pory walczyli przeciwko aspiracjom wolnościowym narodu polskiego, czy dzisiaj nagle z tej przemiany to nie oni czerpią największe profity i zyski i są jakby beneficjentami, czyli to oni zyskują na tej przemianie, tak? To był fundamentalizm moralny i trzeci fundamentalizm, oczywiście fundamentalizm religijny. Czyli wszyscy ci, którzy mówią, że miejsce krzyża powinno być uszanowane, że nie wiem, według nauczania Kościoła i według prawa moralnego, które mamy w sumieniu, życie człowieka jest od samego momentu zapłodnienia do naturalnej śmierci. Ci ludzie, którzy mówią, że małżeństwo to jest związek mężczyzny i kobiety i tak dalej, którzy mówią o nierozerwalności rodziny, to są fundamentaliści religijni. Otóż Adam Michnik w tym swoim tekście nakreślił tą grupę wykluczonych. Tu są elity, a tu są ci, z którymi trzeba mieć się na baczności. Zresztą powtarzał to później wielokrotnie w różnych sytuacjach, między innymi Andrzejowi Gelbergowi, ważnemu członkowi Solidarności, dziennikarzowi, powiedział, że musimy walczyć, musimy sprzysiężyć się w tej chwili z komunistami, czyli z Aleksandrem Kwaśniewskim, Józefem Oleksym i całą tą kamarelą przeciwko tym, którzy będą chcieli homeinizacji polskiego życia publicznego. Chodziło o homeini, czyli zaprowadzenie rządów straszliwych, opresyjnych, które tylko i wyłącznie dawałyby miejsce i przestrzeń dla katolików czy narodowców. No nic bardziej błędnego i nic bardziej oszukańczego. I rozumiejąc dzisiaj tą historię, wiadomo dlaczego sprawa żołnierzy wyklętych nie znalazła się na wokandzie i nie znalazła swojego właściwego swojego miejsca w historii, w nauczaniu historii, prawda? Że dopiero musiał IPN powstać i żeby wydać w kilku tysiącach egzemplarzach tą dużą pozycję naukową. Wiadomo dlaczego, jak wyglądały te spory światopoglądowe. Otóż jeżeli elita polityczna, administracyjna i gospodarcza wyglądała tak, jak wyglądała, a to również elita w mediach tak wyglądała, albo może jeszcze bardziej. I w związku z tym ci, którzy w naszym imieniu opowiadali nam, rozpoznawali rzeczywistość, interpretowali ją przez pryzmat swojego światopoglądu, który był przeciwko tym trzem fundamentalizmom, czyli był antynarodowy, antychrześcijański i przyzwalał na łajdactwo. Łajdactwo, jakkolwiek byśmy tego nie rozumieli. Łajdactwo na przykład to, że ktoś był kiedyś konfidentem, bandytą, to na przykład jak generał Jaruzelski, był zdrajcą i jest zdrajcą, walczył przeciwko aspiracjom narodu polskiego. Jeżeli kiedykolwiek wyprowadzał żołnierzy z orzełkami na czapkach z kosza, to zawsze przeciwko Polakom, no przepraszam, 68 przeciwko Słowakom i Czechom, raz mu się wydarzyło, prawda? A dzisiaj tenże facet i on właśnie gnębił żołnierzy wyklętych, znaczy Wojciech Jaruzelski aktywnie niszczył i zwalczał podziemie niepodległościowe. I tenże człowiek jest dzisiaj zapraszany przez Bronisława Komorowskiego do Rady Bezpieczeństwa Narodowego, tak? Mamy sytuację, w której nagle widać, jak ciągłość tych zdarzeń osadzona w Katyniu, tam gdzie zamordowana polską elitę trwa, ponieważ miejsce tej zamordowanej elity przez NKWD-istów, przez hitlerowców, zepchniętej na margines życia w PRL-u, wprowadzono nową elitę, ta, która zaprowadzała komunizm, która stała się beneficjentem. A później w 1989 roku dokoptowano do nich tych, którzy zgadzali się na ten rodzaj widzenia świata i na tą filozofię. I rozumiejąc dzisiaj te kwestie, o wiele łatwiej będzie nam pojąć to, co za chwileczkę zobaczycie na obrazku. Ja udowodniłem, że mam marynarkę, że wyglądam jak pan z telewizji, to pozwolicie, że... Miałem ten przywilej, że byłem w Katyniu jako dziennikarz Telewizji Polskiej. Zostałem zaproszony, aby relacjonować te uroczystości tam na miejscu z tego cmentarzyska. I czekając, mieliśmy wszystko przygotowane. O 6 pobudka, wyjeżdżaliśmy z hotelu, o 7 było piękne słońce. Pojechaliśmy na miejsce, nagle tam się pojawiła mgła. Rosyjski BOR nas sprawdzał, ktoś rzucił taką uwagę, o słuchajcie, już nie ma tych pelargonii. Ja mówię, jakich pelargonii? No przecież cała droga tutaj przed chwilą 7 kwietnia była wysadzona przepięknymi kwiatami. W nocy ktoś jej wykopał i zabrał. Poszliśmy na miejsce, stanęliśmy tam na tym cmentarzysku, który jest olbrzymim takim placem, taką jakby polaną leśną,
gdzie w tych dołach między wielkimi takimi rabatami czy mogiłami zbiorowymi leżał jeszcze śnieg, to jest troszkę inny obszar geograficzny i klimat tam był inny. Czekaliśmy, miałem wszystko przygotowane, za mną wielki spiszowy krzyż, ściana taka z wyrytymi tymi nazwiskami tych pomordowanych akurat, którzy leżą tam w Katyniu, bo przecież inne cmentarzysko są Miednoje, Charków i Twer i tak dalej, to wiecie o tym. I wszystko było przygotowane, ludzie siedzieli na krzesłach, była taka przejście przez środek, który miała wyjść zaraz delegacja tego rządowego samolotu z prezydentem na czele. Krzyż, ta ściana spiżowa, ołtarz przygotowany na głośnienie. Ja wiedziałem, jak mam rozpocząć. Miał mnie Krzysiek Ziemiec wywołać z warszawskiego studia. W Katyniu jest Janek Podsiarski. Janku, co tamtego? Ja miałem powiedzieć, że właśnie tutaj... No stało się inaczej. Pośród tych ludzi wyskoczył do mnie człowiek z bladą twarzą, z komórką przy uchu. Mówi, pani Janku, jest katastrofa, samolot się rozbił. Czekałem na to wejście. Tu jest kamera. Za chwileczkę miałem zachwycić się czerwone światełko. W słuchawce miałem usłyszeć te... I nagle panika. Oni mówią, Janek, coś się opóźnia, jest mgła na lotnisku, nie wiadomo co, czekaj spokojnie, wszystko pod kontrolą. Wyrwałem słuchawkę, pobiegłem do wozu transmisyjnego, który stał kilkaset metrów dalej, przepychałem się między tymi ludźmi i tam panika. Widać, że coś się stało. Joasia Lichocka z bratą Kępą stoją, już płaczą pod namiotem, tam miały taki namiot, skąd miały też być wejścia telewizyjne. Janek, wracaj na miejsce, usłyszałem, i tak wchodzimy na żywo, zaraz będziemy mieli potwierdzenie, czekaj. I wtedy jak pobiegłem, usłyszałem przez słuchawkę, że to ja mam powiedzieć ludziom zgromadzonym, co się stało, że mamy potwierdzenie o katastrofie, że są ofiary śmiertelne, że nie wiadomo, czy prezydent przeżył, nie wiadomo, ile osób zginęło i że komunikat o tym przywiezie z lotniska, gdzie na miejscu tragedii jest ambasador Jerzy Bar i minister Jacek Sasin, którego znacie państwo pewnie z filmu Mgła, że przyjedzie i powie, przekaże oficjalny rządowy komunikat, ale żeby nie trzymać w niepewności tych ludzi, ponieważ ta wiadomość rozprzestrzeniała się wśród zgromadzonych jak pożar stepu. Ludzie przez komórki dowiadywali się z Polski, bo myśmy się z Polski dowiedzieli, przez telefony komórkowe, co się stało. I wtedy ktoś spontanicznie stanął na tym krzesełku i zaczął krzyczeć w niebo głosy, pod twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko. I stanęliśmy wszyscy do modlitwy, ludzie jeszcze z tymi telefonami, jeszcze rozgardiasz, ktoś płacze, ktoś zakrywa twarz rękami, ktoś się przepycha, ludzie stoją, jakiś taki dziwny szmer, taki niepokojący. Ja powiedziałem to, co się stało, powiedziałem o tym, że będzie ten komunikat i wtedy pomyślałem sobie, że na szczęście w programie tej uroczystości jest msza święta, a ta jako ofiara Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego nie może być unieważniona żadną ziemską tragedią.